jak to jest być katolikiem, a jednocześnie należeć do grupy LGBT. Co to znaczy? Po pierwsze, może podam tu definicję, jak to rozumiem, a potem przeczytam artykuł, który potem mogę też wrzucić i w polskim tłumaczeniu, i w oryginale, bo w obydwu jest dostępny na ten temat, którego tytuł jest "Jak parafie mogą otworzyć się na katolików z LGBT". I jest to tłumaczenie, przedruk tłumaczony z magazynu Ameryka. I jest to opublikowane w polskim magazynie Kontakt i napisał to ojciec James Martin i jest to jednocześnie tekst wykładu, który on wygłosił na Światowym Spotkaniu Rodzin w Dublinie w roku 2018. I zanim to przeczytam, to podam definicję tak dla pewności, bo nie ma tego w tekście, kto to jest osoba homoseksualna w tym tekście, tak jak jest rozumiane, i kim jest osoba transgender, osoba, w której płeć fizyczna i psychologiczna nie zgadzają się. Osoba homoseksualna w tym tekście i tak jak ja to rozumiem i tak jak rozumiem, jak Kościół ma się na te osoby otworzyć, to jest osoba homoseksualna, to jest osoba, która czuje pociąg seksualny do osób tej samej płci. I jednocześnie to nie oznacza, że ta osoba współżyje seksualnie z osobami tej samej płci. Także nie jest to równoznaczne. Jeśli mówię osoba homoseksualna, mówię osoba, która jest zainteresowana tą samą płcią. Osoba transgender to jest osoba, która identyfikuje się z płcią inną niż jej płeć fizyczna. I to nie oznacza, że zamierza coś z tym robić. Także to dla pewności. Także dzisiaj wprawdzie mamy dużo trudnych sytuacji, jeśli chodzi o politykę LGBT. Dzieją się dziwne rzeczy, czasami niebezpieczne dla chrześcijaństwa. I to nie znaczy, że musimy się odwracać od osób LGBT, a szczególnie od tych, które chcą żyć w zgodzie z wiarą chrześcijańską i pozostać w Kościele katolickim. Także musimy pamiętać, że życie tych osób, a szczególnie gdy wybrały wiarę, może być o wiele trudniejsze od osób, które nie mają tych doświadczeń. I oczywiście nadal musimy pamiętać, że to nie oznacza, że te osoby mają dyktować nam, Kościołowi katolickiemu, jak ma się zachowywać, jeśli chodzi o LGBT, że te osoby wchodząc do Kościoła wchodzą nie po to, żeby uczyć ludzi, uczyć Kościół, jak ma się zachowywać, tylko dlatego, że chcą poważnie podejść do zasad wiary. No i oczywiście musimy rozumieć, mieć współczucie i rozumieć, że nie jest to łatwe, ale powinniśmy też przyjąć ich tak jak Chrystus. I jest to ważne szczególnie teraz, dlatego, bo te środowiska LGBT są czasami niezbyt bezpieczne, szczególnie dla katolików i właśnie dlatego jest szczególnie ważne, aby się na nich otworzyć i przyjąć ich, bo jeśli Kościół będzie je z góry odrzucał, to może to się dla wielu osób źle skończyć. Więc teraz po tym wstępie, po wyjaśnieniu, dla tych, którzy mogą się obawiać, o czym chcę powiedzieć, mogę przeczytać ten artykuł, który możesz sobie potem przeczytać już, jeśli masz ochotę, później dla siebie. Teraz cytuję artykuł, tytuł: "Jak parafie mogą otworzyć się na katolików LGBT?" Autor ojciec James Martin. Tekst artykułu. Zamykając się na katolików LGBT i wykluczając ich, Kościół nie realizuje swojego wezwania do bycia rodziną Boga. Wykluczając osoby LGBT, rozbijacie rodzinę Boga, rozrywacie ciało Chrystusa. Jednym z wyzwań, przed jakimi stają ostatnio parafie Kościoła katolickiego, jest ich postawa wobec parafian będących osobami LGBT, a także wobec rodzin, w których żyją te osoby. Wezwanie to jest jednak również źródłem łaski, ponieważ katolicy LGBT tak długo czuli się wykluczeni z Kościoła, że każde doświadczenie pozytywnego przyjęcia może zmienić ich życie, może stać się momentem uzdrowienia, który skłoni ich do przyjścia na mszę świętą, powrotu do religii, a nawet ponownego uwierzenia w Boga. Podtytuł: Okrucieństwo w murach i poza murami Kościoła. Przez ostatnie lata wysłuchiwałem niezwykle przygnębiających historii katolików LGBT, którzy doświadczyli odrzucenia w swoich parafiach. 30-letni autystyczny gej, który dokonał coming outu przed rodziną i który nie był w związku, żył samotnie, usłyszał od doradcy duchowego, że ze swojej parafii, że nie może już przystępować do Komunii Świętej. Dlaczego? Bo to samo, że powiedział jest gejem, okazało się skandalem. Okrucieństwo można doświadczyć jednak nie tylko w murach Kościoła. W zeszłym roku skontaktowałem się z pewną kobietą, która zapytała, czy znam jakichś współczujących księży w jej archidiecezji. Dlaczego? Była pielęgniarką w hospicjum, w którym umierał katolik, a miejscowy ksiądz odmówił udzielenia mu sakramentu namieszczenia chorych, ponieważ człowiek ten był gejem. Czy może nas zatem zdziwić, że większość katolików LGBT czuje się w Kościele jak trendowaci? Tak samo czują się ich rodziny. Pewna matka nastoletniego geja opowiadała mi, że jej syn postanowił wrócić do Kościoła po wielu latach poczucia, że ten go nienawidzi. Po długich rozmowach zdecydował się przyjść na mszę w niedzielę wielkanocną. Jego matka była przeszczęśliwa. Po rozpoczęciu mszy nie posiadała się z radości, że ma syna u boku. Ale gdy ksiądz wygłosił już dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa, zgadnijcie, czemu poświęcił kazanie: złu homoseksualizmu. Wtedy jej syn wstał i wyszedł z kościoła. Została w ławce i zaczęła płakać. Podtytuł: Wiara w miejscu zamieszkania. W naszym kościele mają też miejsce historie łaski. W zeszłym roku usłyszałem od pewnego studenta, że pierwsza osoba, wobec której dokonał coming outu, był ksiądz, a pierwszą rzeczą, którą ten ksiądz powiedział, było: Bóg cię kocha, a Kościół cię akceptuje. I ten młody człowiek wyznał mi, że te słowa dosłownie ocaliły mu życie. Z pewnością powinniśmy się cieszyć, że coraz więcej katolików, katolickich parafii to miejsce, gdzie katolicy LGBT mogą czuć się jak w domu, zarówno dzięki podejściu ludzi, jak i dzięki konkretnym, sformalizowanym działaniom. Moja własna wspólnota zakonna w Nowym Jorku mieści się niedaleko kościoła świętego Pawła Apostoła, w którym działa jedno z najbardziej aktywnych duszpasterstw dla osób LGBT na całym świecie. Out at St. Paul. Organizuje i sponsoruje ono rekolekcje, grupy biblijne, prelekcje i wydarzenia towarzyskie skierowane do licznej społeczności LGBT w tej parafii. Podczas każdej niedzielnej mszy świętej o godzinie 17:45 w trakcie ogłoszeń duszpasterskich na ambonę wychodzi jedna z osób LGBT i mówi: witajcie, mam na imię Jason, czy Xori, czy Marianne i należę do grupy Out at St. Paul. Jeśli jesteście lesbijką, gejem, osobą biseksualną czy transpłciową, chcemy, żebyś wiedział, że jesteś tu zawsze mile widziany. W nadchodzącym tygodniu organizujemy kilka wydarzeń. Niedawno dowiedziałem się, że dwie osoby z duszpasterstwa wstępują w tym roku do zakonu. Niestety, życie duchowne osób z LGBT i ich rodzin w znacznym stopniu zależy od tego, gdzie akurat mieszkają. Jeśli jesteś gejem, lesbijką, osobą biseksualną czy transpłciową i próbujesz poukładać sobie swoje relacje z Bogiem i Kościołem, albo twoje dziecko jest osobą LGBT i mieszkasz w dużym mieście, gdzie znajdujesz kapłanów o otwartych głowach, masz szczęście. Jednak jeśli mieszkasz w mniej otwartym miejscu, albo twój ksiądz jest homofobem, masz pecha. Tymczasem postawa parafii wobec katolików LGBT znacząco wpływa na spojrzenie tych osób nie tylko na Kościół, ale i na ich własną wiarę oraz na Boga. To prawdziwy skandal. Dlaczego wiara ma zależeć od miejsca zamieszkania? Czy tego Bóg chce dla swojego Kościoła? Czy Jezus chciał, by mieszkańcy Betanii czuli miłość Boga w mniejszym stopniu niż mieszkańcy Betsaidy? Czy chciał, by kobieta z Jericha czuła się mniej kochana przez Boga niż kobieta z Jerozolimy? Podtytuł: 6 założeń o osobach LGBT. Co zatem może pomóc parafii w przyjęciu postawy otwartości i szacunku? Jak proboszczowie i wikariusze, bracia i siostry zakonne, dyrektorzy instytucji edukacyjnych, świeccy przewodnicy duchowi, a także szeregowi parafianie mogą sprawić, by parafia stała się domem również dla katolików LGBT i ich rodzin. Refleksje przedstawione poniżej oparte są nie tylko na rozmowach z osobami LGBT, ale też na doświadczeniach duszpasterstw i grup pomocy, z którymi konsultowałem się na potrzeby tego wykładu. Zadałem im następujące pytanie: jakie kluczowe rzeczy parafie powinni wiedzieć i jakie działania podejmować? Będę mówić o 3 obszarach. Po pierwsze, od jakich podstawowych założeń należy zacząć? Po drugie, co parafia może zrobić, aby być bardziej otwarta i lepiej okazywać szacunek? Po trzecie, co Ewangelia mówi nam o pracy duszpasterskiej? Zacznijmy więc od 6 podstawowych założeń na temat osób LGBT, które mogą być punktami wyjścia do podjęcia działań. Pierwsze, osoby te są katolikami. Może to wydawać się oczywiste, ale parafie muszą pamiętać, że osoby LGBT i ich rodziny są ochrzczonymi katolikami. Są tak samo częścią Kościoła jak papież Franciszek, miejscowy biskup czy proboszcz. Nie chodzi zatem o to, by z nich zrobić katolików. Oni katolikami już są. Najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla katolików LGBT, jest przyjęcie ich do własnego Kościoła. Jednocześnie należy pamiętać, że trwając w Kościele, osoby LGBT doświadczyły odrzucenia przez całe lata. Sposób, w jaki do nich podchodzimy, powinien to odzwierciedlać. Powinien być, jak mówi Ewangelia według świętego Łukasza, miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą. Punkt drugi. Ich orientacja to nie kwestia wyboru. Wielu ludzi ciągle niestety sądzi, że orientację seksualną można sobie wybrać. uważają tak mimo opinii praktycznie wszystkich psychiatrów czy biologów, a także samych osób LGBT. Orientacji seksualnej ani tożsamości płciowej nie można wybrać, tak samo jak nie wybiera się leworęczności. To nie kwestia wyboru. Tak więc samo bycie osobą LGBT nie jest grzechem. Nie można za to nikogo, na przykład rodziców, winić. Punkt trzeci. Kościół często traktował je jak trędowatych. Nie wolno lekceważyć cierpienia, jakiego doświadczały i doświadczają osoby LGBT nie tylko z rąk Kościoła, ale i całego społeczeństwa. Spójrzmy na dane statystyczne. W Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie podjęcia próby samobójczej jest w przypadku gejów, lesbijek i osób biseksualnych 5-krotnie wyższe niż w przypadku osób heteroseksualnych. 40% osób transpłciowych w USA ma za sobą próbę samobójczą. 57% młodych Amerykanów LGBT czuje się zagrożonych z powodu swojej orientacji. W jednym z badań wykazano, że ryzyko podjęcia próby samobójczej wzrasta wraz z poziomem religijności rodziny, z której pochodzą. A jednym z ważniejszych powodów, dla których młodzież LGBT doświadcza bezdomności, jest fakt, że ludzie ci pochodzą z rodzin, które odrzucają ich ze względów religijnych. Parafie muszą mieć świadomość konsekwencji stygmatyzowania osób LGBT. Większość osób LGBT została głęboko zraniona przez Kościół. Wyśmiewano je, obrażano, wykluczano, potępiano lub krytykowano z ambony i w prywatnych rozmowach. Mogły nigdy nie usłyszeć słów gej czy lesbijka w pozytywnym czy chociaż neutralnym kontekście, a nawet jeśli homofobiczny przekaz nie pochodził z samej parafii, jej źródłem byli inni, prominentni katolicy. Boją się odrzucenia, osądzenia i wykluczenia przez Kościół. Być może tylko tego się po nim spodziewają. W konsekwencji często same się z Kościoła wykluczają. Rodzice osób LGBT mierzą się z podobnym cierpieniem. Mówi się, że kiedy dziecko wychodzi z szafy, rodzic do niej wchodzi. Rodzice nie rozumieją orientacji seksualnej bądź tożsamości płciowej swojego dziecka. Jest ona dla nich źródłem lęku oraz wstydu przed rodziną i znajomymi. Kiedy dziecko ujawnia swoją orientację albo tożsamość, w rodzicu często pojawia się poczucie klęski, ale też lęk przed byciem naznaczonym, ocenianym i wykluczonym z Kościoła. Czasem matka lub ojciec uważa wręcz, że musi wybrać między dzieckiem a Bogiem. Rodzice martwią się też, że ich dzieci opuszczają Kościół, który w ich odczuciu je odrzuca. Parafia musi więc pokazać rodzicom i rodzinom osób LGBT, że są ciągle mile widziane i że nie mają się czego obawiać ze strony Kościoła, który jest ich domem. Punkt czwarty. Wnoszą wiele wartości do Kościoła. Jak każda inna grupa ludzi, osoby LGBT mają Kościołowi wiele do zaoferowania. Zasadniczo nie należy generalizować, ale w przypadku grupy, którą w Kościele przestrzegano niemal wyłącznie w negatywnym świetle, ważne jest dostrzeżenie, jak wiele wartości jej członkowie mogą do niej wnieść. Osoby LGBT, tak często marginalizowane, mają przede wszystkim wiele współczucia dla innych wyrzuconych poza margines. To współczucie jest wielkim darem. Niejednokrotnie potrafią wybaczać księżom, którzy traktują ich jak ludzi gorszej kategorii. To wybaczenie jest wielkim darem. trwają w swojej tożsamości jako katolicy, mimo że przez lata doświadczają odrzucenia. Ta wytrwałość jest wielkim darem. Ostatnio często mamy do czynienia z przypadkami, gdy parafie w USA zwalniają pracowników, którzy zawarli zgodny z prawem związek małżeński z osobą tej samej płci. Jedna rzecz zawsze mnie w tych przypadkach dziwiła. Za każdym razem taka historia dotyczyła najbardziej lubianego nauczyciela, pracownika czy organisty. Zastanawiało mnie, dlaczego właśnie te osoby są najbardziej lubiane. A potem zadałem sobie sprawę, o co chodzi. Biorąc pod uwagę, jak są w Kościele traktowane osoby LGBT, pracujące dla niego naprawdę pragną z nim być. Służą mu mimo doświadczenia odrzucenia. To samo dotyczy parafian LGBT. Muszą podejmować świadomą decyzję pozostawania w Kościele, wytrwania w nim. Kiedy więc myślicie o darach, które mogą ofiarować Kościołowi, możecie poczuć to samo, co Jezus, spotykając setnika. Zdziwienie ich wiarą. Punkt 5. Pragną poznawać Boga. Wiele osób LGBT, tak jak i inni katolicy, mają trudności z różnymi aspektami nauczania Kościoła, na przykład z takimi określeniami jak z samej swojej wewnętrznej natury nieuporządkowane. Równocześnie jednak wiele z nich skupia się na tych elementach tradycji tak bardzo jak sądzimy. Wiele z nich poszukuje czegoś dużo prostszego. Chcą doświadczenia miłości Ojca poprzez wspólnotę. Chcą spotkać Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Chcą doświadczać działania Ducha Świętego przez sakramenty. Chcą słuchać dobrych kazań, śpiewać piękne pieśni i czuć się częścią wspólnoty wiary. Traktujcie ich właśnie tak, nie jak oponentów, ale jak parafian. Pomóżcie osobom LGBT i ich rodzinom spełniać ich największe pragnienie – poznawać Boga. Punkt 6. Są kochane przez Boga. Bóg je kocha i my też powinniśmy. I nie mówię tu o miłości krytycznej, oceniającej, warunkowej, połowicznej. Mówię tu o miłości prawdziwej. A co w odniesieniu do nich znaczy prawdziwa miłość? To samo, co wobec wszystkich. Znać całą złożoność ich życia. Świętować z nimi, gdy życie jest wspaniałe i cierpieć z nimi, gdy staje się gorzkie, jak najlepszy przyjaciel. Powiem więc, kochajcie ich tak, jak Jezus kochał ludzi wykluczonych, odważnie. Podtytuł: Sprawdźcie swoje podejście i słuchajcie. Co z tego wszystkiego wynika dla parafii, które chcą być bardziej otwarte? Jak możemy odnosić się do osób LGBT w sposób, który zaleca katechizm? Czy z szacunkiem, współczuciem i delikatnością? Pozwolę sobie zaproponować 10 pomysłów. Oczywiście sugestie te należy dopasować do konkretnej sytuacji. Żadne rozwiązanie nie jest uniwersalne, a każda parafia musi wypracować własny model. 1. Sprawdźcie, jakie macie podejście do osób LGBT i ich rodzin. Czy uważacie, że lesbijka jest bardziej podatna na pokusy grzechu niż kobieta heteroseksualna? Czy uważacie, że rodzice geja są odpowiedzialni za orientację ich syna? Czy uważacie, że ktoś jest transpłciowy tylko dlatego, że teraz jest taka moda? I jeszcze jedno pytanie. Jeśli znacie tylko kilka osób z LGBT, albo wręcz nie znacie żadnej, jaka może być tego przyczyna? Czy dyskryminujecie te osoby w swoich sercach? Na przykład, czy na pewno oceniacie je według takich samych standardów jak osoby heteroseksualne? Zdarza się bowiem często, że w przypadku osób LGBT skupiamy się na tym, czy w pełni stosują się do nauczania Kościoła na temat seksualności. A czy tak samo traktujecie osoby heteroseksualne, pary, które żyją ze sobą bez ślubu albo stosują antykoncepcję? Traktujecie jednakowo wszystkich, których życie poddajecie ocenie. Księża niejednokrotnie mają więcej zrozumienia dla złożoności sytuacji, w jakich znajdują się homoseksualiści, ponieważ znają ich osobiście. Przykład? Mimo że Jezus wyraźnie potępiał rozwody, większość parafii przyjmuje rozwodników z otwartymi ramionami. Czy takie samo zrozumienie mamy dla osób LGBT? Co możecie zrobić ze swoim podejściem? Bądźcie uczciwi, poznajcie fakty, a nie mity na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, korzystając ze źródeł naukowych, a nie kłamstw i przeinaczeń, jakie znajdziecie na homofobicznych stronach internetowych. Porozmawiajcie o swoich odczuciach z Bogiem i ze swoimi przewodnikami duchowymi i otwórzcie się na odpowiedź, jakiej udziela wam Bóg. Zachęćcie osoby i pracujcie w parafii, by otwarcie mówiło o swoich uczuciach i doświadczeniach. To prowadzi do kolejnego kroku. Punkt 2. Słuchajcie ich. Jeśli nie wiecie, o co zapytać, możecie zadać takie pytanie. Jak się czułeś, dorastając jako homoseksualny chłopiec w kościele? Jak to jest być lesbijką, katoliczką? I kolejne ważne pytanie. Jak to jest być osobą transpłciową? Ciągle wiemy, że bardzo mało o doświadczeniach osób transpłciowych, więc musimy ich słuchać. Zaproście rodziców osoby LGBT na spotkanie z pracownikami parafii i zapytajcie, jak to jest mieć homoseksualne dziecko? Jak Kościół wam pomógł? Czy was skrzywdził? Jak zmieniło się wasze zrozumienie Boga? A potem uważnie słuchajcie odpowiedzi. Zwracajcie też uwagę na to, co mówią o języku, który ich obraża i niepotrzebnie rani. O takich określeniach jak ideologia LGBT, to jakiego używacie języka, słów i terminologii ma ogromne znaczenie. Nieważne, czy prowadzicie duszpasterstwa dla osób LGBT, czy też spotykacie się z nimi w prywatnych rozmowach. Wyjdźcie od ich doświadczeń. Zauważcie, że wzrastają w wierze chrześcijańskiej pod przewodnictwem Ducha Świętego. W przypadku innych katolików raczej nie powtarzajcie bezmyślnie zasad nauczania kościelnego bez uwzględnienia ich konkretnej sytuacji życiowej. Więc nie róbcie tego w odniesieniu do osób LGBT. Zwróćcie uwagę, jakie było podejście Jezusa do osób marginalizowanych, na przykład jak potraktował Samarytankę, czy potępiał ją za wielokrotne wchodzenie w związek małżeński i za życie z kimś bez ślubu. Nie. Po prostu słuchał tego, co mówiła i potraktował ją z szacunkiem. Więc naśladujcie Jezusa, słuchajcie, bądźcie otwarci, towarzyszcie. Gdyby Kościół słuchał osób LGBT, zniknęłoby 90% uprzedzeń i homofobii. Podtytuł: uwzględniajcie, przeproście, włączajcie. I tu punkt 3 listy. Uwzględniajcie te osoby w kazaniach i materiałach parafialnych jako pełnoprawnych członków waszej wspólnoty bez oceniania czy traktowania jako niemoralne. Osób LGBT nie wolno poniżać ani upokarzać z ambony. Nikogo nie wolno. Już sama wzmianka o nich to krok naprzód. Czasami mówię podczas kazania: Bóg kocha nas wszystkich, młodych i starych, biednych i bogatych, hetero i LGBT. Nawet taki drobiazg może być ważny. Jest to również wiadomość dla rodziców i dziadków, rodzeństwa, ciotek i wujków. Być może sądzicie, że nie macie w swojej parafii osób LGBT, ale z pewnością są w niej ich rodzice i dziadkowie. Są w niej ludzie, którzy je kochają. Pamiętajcie, że kiedy mówicie o osobach LGBT, mówicie o ich dzieciach. Punkt 4. Przeproście je. Jeśli katolicy LGBT lub ich rodziny skrzywdzono w imieniu Kościoła homofobicznymi słowami czy działaniami, przeproście. Mówię teraz do księży. Osoby te skrzywdził Kościół, a wy jesteście tego Kościoła kapłanami. To wy możecie przeprosić. Nie będzie to rozwiązanie wszystkich problemów, ale może być dobrym punktem wyjścia. Punkt 5. Nie głoście nakazu życia w czystości tylko gejom i lesbijkom. Wszyscy jesteśmy do tego wezwani. Życie osób LGBT to nie jest tylko ich seksualność, a zdarza się, że słyszą tylko o tym. Pamiętajcie, żeby nie skupiać się jedynie na życiu seksualnym, ale mówić też o innych dobrych i złych aspektach ich życia. Ich życie jest bogate. Wielu katolików LGBT wychowuje dzieci albo zajmuje się starszymi rodzicami. Wielu pomaga ubogim, działa w organizacjach społecznych i dobroczynnych. Ich zaangażowanie w życie parafii jest często bardzo głębokie. Patrzcie na nich całościowo, a jeśli rozmawiacie z osobami LGBT o życiu w czystości, rozmawiajcie o tym też z heteroseksualistami. Punkt 6. Włączcie je w pracę duszpasterską. Jak już wspomniałem, mamy tendencję, by skupiać się na życiu seksualnym osób LGBT, co jest błędem, bo po pierwsze, często nie wiemy, jak ich życie seksualne wygląda, a po drugie, nawet jeśli w nim grzeszą, to nie tylko one. Konsekwencją takiego podejścia jest to, że mogą czuć przymus ukrywania swojej tożsamości i sądzić, że nie ma dla nich miejsca w działalności duszpasterskiej. Tymczasem osoby LGBT powinny być zaproszone do udziału w niej tak samo jak inni, którzy nie do końca żyją Ewangelią, czyli wszyscy. Powinni mieć swoje miejsce w sprawowaniu Eucharystii, oprawie muzycznej, lektoracie, grupie wsparcia dla osób w żałobie i w każdej innej pracy duszpasterskiej. Swoją drogą, jeśli parafia nie przyjmuje tej grupy ludzi otwarcie, traci te dary, które mogliby jej przynieść. Tymczasem, gdy czują się zaproszeni do życia w parafii, wnoszą do niej całych siebie, a przyjęcie z otwartymi ramionami kogoś, kto całe życie czuł się odrzucony, może całkowicie zmienić jego świat. Podtytuł: Przyjmijcie dary, brońcie. I punkt 7. Listy. Przyjmijcie z otwartością to, co mogą dać parafii. Powinniśmy nie tylko otworzyć się na dary, które osoby LGBT jako grupa mogą dać Kościołowi, ale również przyjąć to, co wnoszą konkretni ludzie. Osobą odpowiedzialną za śpiew w mojej parafii jest gej. To człowiek łagodny, a jednocześnie pełen pasji, a jego przepiękny głos jest od 20 lat nieodłącznym elementem naszych nabożeństw. W swojej parafii też prawdopodobnie macie takich ludzi. Pamiętajcie, jak ważne jest, by ich przyjąć z otwartością. Doceniajcie ich i pomagajcie im wzrastać. Nie chowajcie ich światła pod korcem. Punkt 8. Zachęćcie wszystkich pracowników parafii, by byli wobec nich otwarci. Może ksiądz w waszej parafii jest otwarty, ale co z innymi osobami? Czy pracownik kancelarii parafialnej wie, co odpowiedzieć, kiedy dzwoni para lesbijek, chcąc ochrzcić swoje dziecko? Czy podczas pogrzebu homoseksualne dziecko zmarłego jest traktowane tak samo jak pozostałe dzieci? Jak zachowa się nauczycielka ze szkoły parafialnej, kiedy na spotkanie z rodzicami przyjdzie dwóch ojców? Jak diakon potraktuje człowieka, któremu zmarł syn będący gejem i który chce zorganizować jego pogrzeb? Czy homoseksualni katolicy są zaproszeni do duszpasterstwa osób w żałobie, kiedy umrze ich partner bądź partnerka? Czy parafia jest otwarta na dzieci wszystkich rodziców, nie tylko par hetero? Czy dzieci par jednopłciowych są mile widziane w szkołach parafialnych, w zajęciach edukacyjnych i na spotkaniach przygotowujących do sakramentów? Czy personel parafii jest odpowiednio doinformowany o całości kościelnego nauczania na temat zakazu dyskryminacji i strategii duszpasterskich? Głos waszej parafii to nie tylko głos księdza, to głos was wszystkich. Pomyślcie o tym w ten sposób. Zamykając się na katolików LGBT i wykluczając ich, Kościół nie realizuje swego wezwania do bycia rodziną. Wykluczając osoby LGBT, rozbijacie rodzinę Boga, rozrywacie ciało Chrystusa. Punkt 9. Organizujecie specjalne wydarzenia albo stwórzcie program pomocowy. Katolicy LGBT, jak wszyscy inni, chcą mieć poczucie, że są częścią Kościoła. I tak, jak w przypadku wszystkich innych dzieci Kościoła, obowiązek zaproszenia ich do siebie spoczywa na nim. Jednak dla wielu osób LGBT Kościół nigdy nie był szczególnie przyjaznym miejscem. Wydarzenia czy programy zorganizowane specjalnie dla nich mogą być sposobem, żeby wasze intencje i ich oczekiwania się spotkały. Jeśli chodzi o wydarzenia, wachlarz możliwości jest spory. Można odprawiać mszę świętą, zorganizować rekolekcje wyjazdowe lub stacjonarne, klub książkowy albo prelekcje. Co więcej, wydarzenia te wcale nie muszą się koncentrować wyłącznie na kwestiach LGBT. Zorganizujcie prelekcje dla parafian LGBT o modlitwie albo pokaz filmu na temat, na którym ludzie wiedzą bardzo mało, na przykład o osobach transpłciowych. Chciałbym tu podkreślić, że kwestia osób transpłciowych to jeden z obszarów, w których Kościół musi się dokształcać, tak jak dokształca się ciągle całe nasze społeczeństwo. Przywołam tu słowa biskupa Christophera Coyna z Burlington. Nie widzę powodu, dla którego osoby transpłciowe nie miałyby być akceptowane w Kościele. Jest coraz więcej dowodów, że to w większości kwestia biologiczna, nie zaś kwestia wyboru, bo taka jest moda, bo to popularne. Ci ludzie po prostu tacy są. Każdy jest dzieckiem Boga, a ja zaprosiłbym każdego do stołu. Jeśli chodzi o działalność na rzecz osób LGBT, możliwości jest wiele. Mogą to być programy, w ramach których osoby te rozmawiają w cztery oczy z innymi parafianami albo spotykają się w grupach. Kursy na temat nauczania Kościoła, szersze projekty obejmujące nie tylko temat seksualności, ale również inne kwestie ważne w życiu osób LGBT. Grupy wsparcia dla rodziców, zespoły oferujące wsparcie dla społeczności LGBT w danej okolicy, np. pomoc w schroniskach dla bezdomnych młodzieży LGBT, a także strategie włączające, w których tematyka LGBT jest jednym z elementów np. projektów edukacyjnych dla dorosłych, programów pomocy społecznej czy duszpasterstwa dla młodzieży. Wszystko zależy od Was i Waszej parafii. Jeśli chodzi o rodziców, jedna z matek, którą zapytałem, co w ramach niniejszego wykładu powinienem powiedzieć, stwierdziła: najważniejsza dla rodziców jest bezpieczna i otwarta przestrzeń, gdzie mogą dzielić się swoimi historiami z innymi rodzicami, którzy są katolikami. Wielu z nich czuje się osamotnionym i wydaje im się, że nikt nie przechodzi przez to, co oni. Wielką ulgą jest dowiedzieć się, że inni też idą tą drogą i naprawdę nie potrzebują wysłuchiwać porównywania ich dzieci do alkoholików. Miło byłoby też, żeby ksiądz powiedział z ambony coś pozytywnego, zamiast udawać, że ich dzieci nie istnieją. W zeszłym roku jezuicka parafia pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli, w której odprawiam msze święte, zorganizowała wieczór świadectw. 6 naszych parafian, 3 gejów, matka homoseksualnego dziecka, a także ojciec ze swoim synem gejem opowiadało o swoim życiu. Świadectwa ich życia, jego blasków i mroków miało uzdrawiające działanie dla nich wszystkich i całej parafii. Dlaczego dla nich? Wyobraźcie sobie, że całe życie czujesz, że nie jesteś częścią Kościoła i nagle zostajecie zaproszeni i poproszeni o to, byście opowiedzieli o swoich doświadczeniach. Z kolei dla reszty parafii uzdrawiające było poczucie wspólnoty, jakiego sobie nawet nie wyobrażaliśmy. Punkt 10. Wstawiajcie się za nimi. Bądźcie jak prorocy. Kościół ma wiele okazji, żeby stanąć po stronie tej prześladowanej mniejszości. I wcale nie mam na myśli takich wzbudzających kontrowersje tematów jak małżeństwa osób tej samej płci. Mówię o tym, co dzieje się w krajach, w którym geje są wtrącani do więzień, a nawet karani śmiercią za swoją orientację. Lesbijki są zaś gwałcone, żeby je uleczyć. W tych krajach sprawy osób LGBT to sprawy życia i śmierci. Gdzie indziej właściwym działaniem może być reakcja na samobójstwa osób LGBT, przestępstwa z nienawiści czy przemoc. Katolickie parafie mają wiele okazji, by stawać po stronie prześladowanych. Katechizm mówi o osobach LGBT, że powinno się unikać wobec nich jakikolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Czy wierzymy w tą część katechizmu? Kongregacja Nauki Wiary napisała w 1986 roku: jest godne ubolewania, że osoby homoseksualne były i są wciąż przedmiotem złośliwych określeń i aktów przemocy. Podobne zachowanie zasługują na potępienie od strony pasterzy Kościoła, gdziekolwiek miałoby miejsce. Czy wierzymy w to oświadczenie Kongregacji Nauki Wiary? To właśnie znaczy być chrześcijaninem, stawać w obronie marginalizowanych, prześladowanych i bitych. Kościół katolicki zrobił w tej sprawie szokująco mało. Niech Wasi parafianie LGBT wiedzą, że stoicie po ich stronie. Niech o tym usłyszą na kazaniu albo w modlitwie wiernych. Bądźcie prorokami, bądźcie odważni, bądźcie jak Jezus. Bo jeśli nie będziecie próbowali być jak Jezus, czym jest Wasza wiara? I pamiętajcie, że Jezus w swoim publicznym nauczaniu nieustannie zwracał się do ludzi, którzy uważali, że są na marginesie. Dla Jezusa ważny był ruch z zewnątrz do środka. On włączał do wspólnoty tych, którzy czuli się, że są poza nią, bo dla Jezusa nie ma nas i ich, jesteśmy tylko my. Podtytuł: osoba LGBT jak Zacheusz. Chciałbym zakończyć historią z Ewangelii, która pomoże nam zastanowić się nad naszym wezwaniem do otwarcia się na osoby LGBT i ich rodziny, do obdarzenia ich szacunkiem. Ewangelia według świętego Łukasza zawiera piękną opowieść o spotkaniu Jezusa z Zacheuszem. Jezus podróżuje do Jerozolimy przez ogromne miasto Jericho. To już końcówka jego działalności publicznej. Jest dobrze znany w okolicy i prawdopodobnie podąża za nim duży tłum. W Jerichu mieszka człowiek o imieniu Zacheusz. Jest najwyższym rangą poborcą podatników w okolicy, więc Żydzi uznają go za wielkiego grzesznika. Czemu? Bo uważają, że sprzymierzył się z władzą rzymską. Zacheusz był pewnie dla wielu wyrzutkiem. Chciałbym zaproponować, byście spojrzeli na Zacheusza jako symbol katolików LGBT. Nie dlatego, że osoby LGBT są bardziej grzeszne niż reszta z nas, bo grzesznikami jesteśmy wszyscy. Dlatego, że są wyrzutkami. Pomyślcie o osobie LGBT jako o Zacheuszu. Ewangelia według Łukasza mówi, że Zacheusz był niewielkiego wzrostu. Po prostu był mały. Jak bardzo małe czują się w kościele LGBT, osoby LGBT, Łukasz mówi również, że Zacheusz nie mógł dostrzec Jezusa z powodu tłumu. Prawdopodobnie dlatego, że był niski, ale jak często tłum uniemożliwia osobom LGBT spotkanie Jezusa, kiedy my, jako parafia, jesteśmy tym tłumem, który nie dopuszcza do Jezusa osób z LGBT. Więc Zacheusz wspina się na drzewo, żeby, jak mówił Łukasz, móc Jezusa ujrzeć. Tego właśnie chce osoba LGBT. Chce ujrzeć Jezusa, ale na przeszkodzie stoi tłum. Kiedy Jezus idzie przez Jericho, setki ludzi próbują pewnie zwrócić na siebie uwagę. A na kogo spogląda Jezus? Na jednego z przywódców religijnych? Na jednego ze swoich uczniów? Nie. Patrzy na Zacheusza i do niego mówi. Czy woła grzeszniku? Czy krzyczy, ty zły celniku? Nie. Mówi, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. To jawny wyraz akceptacji dla kogoś, kto jest na marginesie. Potem następuje mój ulubiony fragment tej historii. A wszyscy widząc to szemrali. To właśnie dzieje się dziś w odniesieniu do osób LGBT. Ludzie szemrają. Wystarczy zajrzeć do internetu, żeby zobaczyć to szemranie. Miłosierdzie wobec wyrzutka zawsze wywołuje złość. Ale Zacheusz zszedł z drzewa i, jak mówi Ewangelia, stanął. Grecki oryginał jest tu dużo mocniejszy. Stathezis, czyli stanął mocno na nogach. Jak często osoby LGBT muszą stać mocno na nogach, żeby radzić sobie z oporem i uprzedzeniami, które napotkają w kościele. Na koniec Zacheusz mówi, że odda połowę swojego majątku ubogim i czterokrotnie zwróci tym, których oszukał. Spotkanie z Jezusem prowadzi do nawrócenia, jak zawsze. Ale o jakie nawrócenie chodzi? O nawrócenie na heteroseksualność? Nie. Jesteśmy wezwani do takiego nawrócenia, jakie przechodzi Zacheusz, jakie w Ewangelii Jezus określa słowem metanoja, nawrócenie umysłu i serca. Dla Zacheusza nawrócenie oznacza oddanie majątku ubogim. To jest skutek spotkania z Jezusem, bo Jezus stawia wspólnotę ponad nawróceniem. Jan Chrzciciel działał według schematu. Najpierw nawrócenie, potem przyjęcie do wspólnoty. Dla Jezusa najpierw wspólnota, a potem nawrócenie. Otwartość i szacunek muszą być pierwsze. Tak Jezus traktuje ludzi marginalizowanych. Szuka ich pierwszy. Spotyka się z nimi i traktuje ich z szacunkiem, wrażliwością i współczuciem. W swoim W stosunku do osób LGBT i ich rodzin możecie przyjąć w parafii dwie postawy. Możecie stać z tłumem, który szemra i sprzeciwia się okazywaniu miłosierdzia wyrzutkom. Możecie stać z Zacheuszem i co ważniejsze, z Jezusem. Tak kończy się artykuł. Dzięki za wysłuchanie. Z Bogiem. Pa.